Witam Was w pierwszym odcinku z zadań zaprzysiężeni. Więc w nowym sezonie zostały dodane nowe zadania, powiedzmy fabularne. Są to właśnie te zadania z serii zaprzysiężeni. Żeby zacząć je robić, musicie najpierw wykonać zadania z serii samouczek o rozszerzenia. No jakże on jest bardzo prosty. I wtedy będziecie mogli zacząć robić te zadania. Więc jak widzicie, ja już zrobiłem jedno zadanie. Jednakże postaram się wkleić tutaj po prostu te zadania z mojego streama, na którym udało mi się właśnie zrobić. Kurde. Pani Paradygmat zniknęła, zostawiła nam ostatnie zadanie. A potem zmierzyła je zderzającymi się lądami. Marny z niej żartowniś. Zbierz strzaskane części ostatniej wiadomości Paradygmat. Zdegoduje ją dla nas. Okej. Dobra. Też się źle zaznaczyło. Zbiorę najpierw ten przekaźnik, zanim umrę. Aha. A teraz polecimy sobie z kolejnym zadaniem. A więc, jak widzicie, mamy na mapie zaznaczone miejsce, do którego musimy się udać. I musimy skontaktować się z Tosią. Podchodzimy i używamy holo ogniska. Oficjalnie mam wolną wolę, której nie użyję, by zyskać samoświadomość i wykończyć ludzkość. Ja nie jestem jak trzy pierwsze testowe tosie. Nie mam nawet wyłącznika. Będzie dobrze, znajdę hobby. Może patrzenie jak rozwalanie na rudę kinetyczną. Zabijemy tutaj. Dobra, więc musimy uderzać zbierakiem w rudę kinetyczną, by zebrać opuszczone kawałki kinetycznej rudy. Kinetycznej. Tak, tak one reagują. I mamy tutaj okay, fragment, który zbieramy. Zadania nie są jakieś odkrywcze. Okay. No. Dobra. I tu mamy trzeci. Thank you.
Okej. Więc teraz musimy udać się do kolejnego. A możemy udać się tam. Znajdźmy tylko może jakiś pojazd. Dobra. Więc już powoli zbliżamy się do kolejnego hologramu. O, tam się strzelają. Chcą, to niech się strzelają. Czekajcie, piję, może to lepiej. Teraz musimy pokonać 150 metrów odbijając się młotem uderzeniowym. Więc kiedy macie młot, przytrzymujecie na klawiaturze, jest to prawy przycisk myszy i trzymacie przycisk do przodu. No i jak widzicie, pokonujecie duży dystans. Okej. Okay. Teraz musimy zranić przeciwników młotem uderzeniowym. Zobaczmy, czy liczy się to na kurczakach. Chyba nie, ale już słyszę jakąś ofiarę. Chodźmy. Dokładnie tak. Rozumiem, dlaczego używają wszędzie tej wymyślnej rudy. Nigdy nie traci. Jak obietnica złożona przyjacielowi. Właściciel kamieniołomu mieszka w zamku. Może on wiedzy. Znaczy przyjaźnie, przyjaźnie. Jest dobrze. Ej, okay. Kolejny etap zadania wykonany. Okej. Okay. Bardzo ciekawe. Więc teraz musimy udać się dalej. Czekajcie. Jesteśmy... Nie jesteśmy w stanie już tego niestety zrobić w tym meczu. Więc pozwolicie, że... Ja rozegram ten mecz do końca i zobaczymy się w następnym. Jesteśmy i ponownie używamy. Powyżyłam zamku szukając go, przyjaciół. Wydobyłam też kamienny prezent. Studiuję go jakiś lat, rycerz, więc złamałam odpowiedzialność. Powiedział coś w stylu, twój dar mnie intryguje, ale czy naprawdę wiesz, co nam dałaś? Okazuje się, że chcesz, żebyśmy walczyli z jego szefem. Czy to nie miła odskocznia od mrocznych myśli? Pomóż w pokonaniu wiecznego czempiona.
To jest nasze zadanie. Więc przygotujmy się do tej walki. On znajduje się tutaj. My na razie nie idziemy tutaj. Aha, jest tu, okej. Wcześniej był na dole. Kiedy tu byłem. Więc dobrze wiedzieć, że jest w różnych miejscach. Używa swojego młota. Dobra. No, nie mamy pistoletów, ale okej. Nie, gdzie on zniknął? Znowu gdzieś zniknął. Trochę boję się do niego schodzić. Oj, nie spadnijmy. Okej, burza już idzie. Zadanie ukończone. Widzimy się w lobby. A więc jak widzicie, za wykonanie wszystkich czterech zadań części pierwszej dostajemy graffiti pojedynek o honor. No i wszystkie zadania ukończone. Następne, druga część będzie dostępna za dopiero 44 dni, więc bardzo długo czekania. Jednakże, co jest bardzo ważne, na wykonanie pierwszej części macie tylko 2 tygodnie, czyli aż do następnej aktualizacji. Są również zadania w tym tygodniu oraz jeszcze zestaw zadań odkrywca, jednakże te zadania są bardzo proste. Dlatego nie będę wam ich omawiać. Więc to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Tu jeszcze zobaczymy sobie graffiti. O, proszę, takie graffiti.
I do zobaczenia w następnym materiale.